Państwu. Witam serdecznie. No oczywiście jako marketingowiec pewnie się Państwo spodziewacie, że moja odpowiedź może być jedna, ale w tym roku zupełnie szczerze i obiektywnie mogę powiedzieć, że wszystkie nasze ambicje sportowe zostały w pełni spełnione. I to zarówno jeżeli chodzi o rajdy, jak i o wyścigi. Rajdy to oczywiście początek roku 2014, rajd Dakar, najtrudniejsza tego typu impreza na świecie, no i same sukcesy. Kuba Przygoński udowodnił, że jest najlepszym, najszybszym polskim kierowcą motocyklowym, zdobył 6. miejsce w klasyfikacji generalnej, absolutny rekord. Marek, Jacek, niedawno motocykliści pokazali, że jako ekipa samochodowa również mają niezwykły potencjał. Przypomnę, wygrali kategorię debiutantów, a w klasyfikacji generalnej zajęli doskonałe 7. miejsce. Oczywiście nasza druga ekipa, Adam i Rafał, 13. miejsce, ale proszę Państwa, to jest wynik naprawdę niezwykły. Pamiętajmy, spójrzmy w statystyki, brało udział 151 samochodów, kierowcy z 50 krajów świata. Adam razem z Rafałem przez większą część rajdu oscylowali wokół pierwszej dziesiątki. To jest naprawdę doskonały wynik i pokazuje, jak duży potencjał w nich jest. Jestem przekonany, że to przełoży się na wyniki na kolejnych rajdach. Oczywiście nie ma tutaj z nami, ale pamiętamy o kolejnym członku Orlen Teamu, o Tadeuszu Błażusiaku. Słynny Teddy po raz 5 z rzędu zdobył Mistrzostwo Świata w Super Enduro, a także wicemistrzostwo w Enduro Crossie. Pokazuje, jakiej klasy jest to zawodnik. Z tego co wiem, Tadeusz myśli o tym, żeby zwiększyć swoje częstotliwość wizyt w Polsce. To będzie się wiązało z nowym projektem, o którym przy najbliższym okazji opowiemy. Orlen Team to także nowy projekt, Akademia Orlen Teamu. Mamy tutaj reprezentanta. Przypomnę, całe przedsięwzięcie zaczęliśmy w roku 2013. Chcieliśmy znaleźć następców Marka, Jacka, następnych doskonałych polskich motocyklistów. Spośród 200 ponad aplikacji wybraliśmy 5 zawodników, którzy najlepiej rokowali. Całą tę konkurencję wygrał Kuba Piątek. Dla nas, co jest niezwykle istotne, Kuba udowodnił, że nasze decyzje były bardzo słuszne, również bardzo szybko, bo wygrał Mistrzostwa Świata, Cross Country w swojej kategorii. To jest ogromny sukces i Kuba, serdecznie Ci gratuluję. W rajdach, jak Państwo widzicie, dużo się działo. Po Dakarze mieliśmy część pucharową, sezon doskonały. Marek i Jacek zakończyli go na 5. pozycji. Adam z Rafałem oczko niżej, to również był niezwykle ważny dla nich okres, doskonalili swoje umiejętności, bo nie ukrywamy, że najważniejszym wydarzeniem rajdowym jest absolutnie i oczywiście Dakar. Kuba Przygoński niestety w marcu doznał bardzo ciężkiej kontuzji, wykluczyło go to z jakiejkolwiek aktywności sportowej na blisko 5 miesięcy. Na szczęście, jak Państwo widzą, Kuba jest z nami, uśmiecha się, odzyskał siły, a co najważniejsze, wystartuje na Dakarze 2015 i jestem przekonany, że podejmie rywalizację, równą walkę z najlepszymi. Tyle o rajdach, na pewno Panowie opowiedzą więcej. Obok mnie Kuba Giermaziak. Po 5 latach osiągnęliśmy no, praktycznie to, o czym nawet nie marzyliśmy. Polak zdobył wicemistrzostwo w prestiżowej, międzynarodowej serii Porsche Super Cup, a Verva Racing Team jako zespół w klasyfikacji zespołowej wygrała mistrzostwo. Kuba, w tym miejscu chciałem Ci serdecznie pogratulować, podziękować za te niezwykłe emocje, możliwość usłyszenia Mazurka Dąbrowskiego na tak legendarnych torach, jak chociażby ten Monte Carlo, to przeżycia, które zostaną we mnie do końca życia.